Siemano, witam w mojej siodlarni! Dawno nie było mojej siodlarni, chyba. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, którego się sama nawet nie spodziewałam, ponieważ dostałam taki dosyć spory zestaw body do przemalowania, przerobienia i w ogóle cokolwiek mogę z tym zrobić, to cokolwiek chcę z tym zrobić, to mogę to zrobić. Więc tak, no powiedzmy, że przedstawię Wam wszystkich i powiem mniej więcej, co chcę z nimi zrobić, bo mam ochotę po prostu nagrać taki filmik, pochwalić się najpierw na YouTubie, a na blogu może troszeczkę później. Więc tak, najpierw mamy takiego konia. Jest to fryz z Szlejcha. Właśnie tak. Jak widać, ma pewien defekt z nogami, a mianowicie są one niebywale pokrzywione, nie wiem czy widzicie. I będę musiała coś z nimi generalnie zrobić. Jest też także zaczęte malowanie. Czekajcie chwilkę, sprawdzę jak tam światło wygląda. Nie wiem, czy tak jest lepiej, czy tak jest gorzej. Chyba jest lepiej. I tak, ma zaczęte malowanie, ale no chyba będę musiała je zmyć, ponieważ ten koń strasznie długo leżał bezczynnie w zasadzie i no trzeba będzie go od nowa robić. Myślę, że żeby mu nie przerobić jakoś grzywy, jakoś pozy, coś takiego, żeby się troszkę od czardasza mojego odróżniał. Ale to jeszcze zobaczymy. Najpierw muszę go po prostu zmyć i ogarnąć mu te nogi. Więc tak, to był pierwszy koń. A i tak w ogóle możecie proponować dla nich maści, możecie proponować dla nich w zasadzie wszystko, bo imion również nie mają, oprócz jednego, ale to do niego potem przejdziemy. Tutaj mamy fryzyjkę Szlejcha, tą nowszą. I ona ma zaczętą bazę, ale ta baza jest strasznie porypana, że tak powiem. Ma bardzo dużo odprysków, ogon jest niezrobiony na przykład. No, ogółem też kobyła do zmycia. Ale chociaż stoi stabilnie, więc to już coś. Też nie ma imienia, nie mam w sumie na nią pomysłu. Więc możecie też rzucać propozycjami w zasadzie wszystkiego, co tylko sobie wymarzycie. Kolejnym koniem jest bardzo duży koń. Jest to perszeronka kolekty. I ona ma zaczętą maść drugiej strony, która swoją drogą wygląda przecudownie i bardzo chciałabym ją dokończyć w tym duchu, bo wygląda naprawdę superancko. Na nią mam pomysł, żeby zrobić jej tutaj grzywę do czubka nosa, żeby była taka wow, taka piękna, żeby zrobić jej szczoty i w ogóle full wypas. Ale to jeszcze zobaczymy. Na razie to są takie plany dosyć dalekie. Chcę się nauczyć na niej robić maść jabłkowitą, taką właśnie jak tutaj. Więc posłuży mi na początku troszeczkę jako taki koń doświadczalny. Lecimy dalej, bo nie ma na co czekać. Koń jest aż 9. Tutaj mamy starego Lipicjana Szlejcha i on ma zaczętą maść. Nie wiem jaką, chyba miał być kasztanem z tego co mi wiadomo. Ale no ta maść też jest taka porypana, ta baza, no jak widać. Nie lepi się, ale i tak będę musiała ją zmyć. Na niego niezbyt mam pomysł. Myślałam, żeby troszeczkę mu może kłus wyciągnąć, może mu ogon zmienić, może coś tamtego, żeby trochę się od Adidasa odróżniał. No i na maści nie mam pomysłu, na imię też nie mam pomysłu, więc możecie rzucać propozycjami. Tutaj jest Krat Shire, chyba to jest Shire? Tak, to jest Shire. No jak widać jest zaczęte malowanie. Ale w szafce, na samym dnie szafeczki, no nieźle się obrypała, że tak powiem. I trzeba ją zmyć i zrobić od nowa. Myślałam, żeby wrócić do bajki. Żeby to po prostu była bajka, tak jak kiedyś była u nas bajka. Żeby to po prostu była nasza bajeczka. I zrobić jej ogon. Nie wiem co z grzywą. Grzywa chyba zostanie. Albo zlikwiduję jej warkocze i jakoś to ładnie zrobię. Jeszcze nie jestem pewna. Ale zostaje to jako bajka. Tylko muszę mieć wenę twórczą na jej maść. Kolejny koń. To jest koń w naprawdę ładnym stanie. To jest chyba kłusak? Chyba kolekty? Znaczy na pewno kolekty, ale co teraz nie jestem pewna i wiem, że na 100% miał na imię Batman. I zostanie Batman. Malowanie chyba mu troszeczkę zmienię, aczkolwiek nie do końca tak drastycznie, bo kary chyba zostanie, jak to Batman. I mam zamiar mu troszeczkę pozmieniać nogi na jakiś galop może, albo jakiś kus. No jeszcze zobaczymy. W każdym razie on ma imię
Nie to, co większość koni. No, jest taki sympatyczny, ale wygląda trochę jak źrebak, a nie jak normalny koń, więc nie wiem, coś trzeba będzie z nim zrobić. Lecimy dalej. Dalej mamy Andaluza, szlejcha. I on też ma nałożoną bazę, ale no jest taki, no też taki obsiłpany, taki niedokochany, że tak powiem. Trzeba będzie go zmyć. Myślę, żeby mu jakoś zmienić pozę. No i oczywiście drastycznie inne malowanie, bo już przecież mamy takiego samego Altivo, więc trzeba będzie coś zmienić. Myślałam, żeby zrobić mu krótszą grzywę. O, tutaj. Żeby po prostu tak wystawała, bez tego tutaj, co jest na szyi. No, nie wiem. Przepraszam za cięcie, ale skończyła mi się pamięć, więc wracamy i tak. Mamy tutaj klacz fryzyjską szlejcha. No, z nią jest taka sytuacja, że ona się straszliwie lepi. Nie wiem, co chcę z nią zrobić. Może ją jakoś przerobię, może coś dorobię, coś tam zmienię. Bo jedną taką już mam, na pewno będzie przemalowana. Jak, to jeszcze nie wiem, może zrobię z niej Tinkera na przykład. No, to ogółem jeszcze się zobaczy. Jest w niezłym stanie, nie ma nic powyginane, ani nic, tylko no, jest ta wada, że strasznie się lepi. W dalszym ciągu mamy jeszcze... Tadam! To jest model, który wszyscy uwielbiają. Ja mam do niej taki bardzo neutralny stosunek, ale może, nie, może sobie być. Bardzo chętnie bym mi wygięła nogę na takie ruszenie stępem. No oczywiście będzie przemalowana, bo widzicie, w jakim stanie jest tutaj. No, jakby ktoś nie poznał, jest to stara klacz arabska szlejcha. Mam nadzieję, że było 9 koni, bo troszeczkę się zamotałam, ale tak. Pokażę wam może wszystkie, więc tutaj jest arabka, bez imienia, można dawać propozycje na imię. To jest Andaluz również. Imię, maść i takie inne rzeczy. To jest perszeronka, też bez imienia. Tutaj jest Frys. Nie przewraca się. O, nie przewrócił się. Też nie ma imienia. Następnie mamy Kusaka chyba. I to jest Batman. Potem jest Clatshire Bajka. Jest Lipican bez imienia. Jeszcze muszę jakoś wcisnąć dwa konie. Arabkę prosiła posunięcie się. Andaluza również. Jest klacz fryzyjska. No, przesuńcie się, robaczki. I jeszcze pomiędzy nimi jest klacz fryzyjska numer 2. Proponujcie dla nich imiona, maści, wszystko, bo ja absolutnie nie mam pomysłu, co ja mam z nimi zrobić. Łącznie koni wszystkich jest 9, o ile mnie nie myli mój super matematyczny oczywiście mózg. I no, miała być inna niespodzianka dla was, ale nie będę spoilerować. Zobaczcie sobie na blogu, może jeszcze w tym tygodniu. Ale podpowiem, że na pewno się ucieszy z bajki. To taka podpowiedź, taki trochę spoiler mały. I do zobaczenia w następnym odcinku.